Witam wszystkich z tej strony Delangolir dla serwisu IntelliPoker. W dzisiejszym rozdaniu obejrzymy kolejny odcinek o tym, jak się zachować, gdy trafimy monstera. Otwieramy skatofa z walet 10 sutet i zostajemy sprawdzeni przez dużą ciemną, a następnie na flopie trafiamy nadsa. To kolejna sytuacja, gdzie ludzie lubią grać slowplay na flopie i chcą czekać, ale znacznie lepiej jest postawić od razu na flopie z kilku powodów. Po pierwsze, to w tym przypadku nasz przeciwnik jest luz passive, a luźni gracze lubią luźno sprawdzać, więc powinniśmy zacząć budować pulę. Ale oprócz tego spójrzmy na strukturę stołu. Jest wiele kart na ternie, które mogą być przerażające dla naszego przeciwnika. Każda piątka, szóstka, dziesiątka czy walet daje dodatkową możliwość streeta. Na dodatek każda wysoka karta, która nie poprawia układu naszego przeciwnika, będzie również dla niego przerażająca. Więc najlepiej jest postawić od razu na flopie, zanim wypadnie przerażająca karta, która przyhamuje naszego przeciwnika i nie pozwoli nam zbudować dużej puli, co chcemy osiągnąć. Wykonałem niski continuation bet w nadziei na jakąś akcję, którą dostaliśmy. Turn paruje stół, nasz przeciwnik ponownie czeka, a następnie nas sprawdza. Na riverze pojawia się bezpieczna karta, stawiamy ponownie, ale teraz się poddaje. Fakt, że spasował, mówi nam, że miał być może jakiś draw do slita, którego nie trafił. Budując pulę od razu na flopie i stawiając, byliśmy w stanie wyciągnąć wartość przy flopie i turnie z jego draw, zamiast tylko w jednym miejscu, gdybyśmy poczekali na flopie.